Południowo-zachodnia Francja. Widzimy tutaj ujście Gironde, miasto Bordeaux. Ta część południowej Francji to Nowa Akwitania, jeden z 13 regionów Francji. Region ten składa się z 12 departamentów, a jego stolicą jest Bordeaux. My jesteśmy w departamencie numer 17, czyli Charente-Maritime. Stolicą Charente-Maritime jest miasto La Rochelle, ale my znajdujemy się niedaleko miasta Royan, które przed II wojną światową słynęło jako kąpielisko światowej rangi. Miasto Royan jest administracyjnym centrum czegoś, co możemy przetłumaczyć jako aglomeracja Royan-Atlantique. Ta aglomeracja zajmuje 600 km kwadratowych, ma 83 tysiące mieszkańców, którzy mieszkają w 33 gminach. Jedną z nich jest gmina o naukowo brzmiącej nazwie Le Mat, gdzie mieszka około 2000 ludzi i gdzie znajduje się kurort wypoczynkowy La Palmyre. A w La Palmyre znajduje się znany już w całej Francji ogród zoologiczny La Palmyre Zoo. Ten ogród został założony w 1957 roku, a już od roku 1966 został otwarty dla zwiedzających. Zajmuje 18 hektarów i posiada 145 gatunków różnych zwierząt, razem ponad 1600 zwierząt. Wejdźmy więc do środka i obejrzyjmy zwierzęta z La Palmyre Zoo. Już na samym wejściu mamy imponujący wodospad i stado flamingów. Już przy wejściu kupujemy popcorn dla zwierząt i idziemy w kierunku klatek, gdzie latają jakieś dziwne zwierzęta. Maki kata, czyli lemur kata. To jest ssak z rzędu naczelnych, żyjący na południu wyspy Madagaskar. On jest owocożerny, choć zjada również liście i nasiona. Te lemury chronią się w jaskiniach i większość czasu spędzają na ziemi. Ale w czasie zaniepokojenia to uciekają na swoje drzewa. Oryx beza, czyli oryx kręgoboki, należy do rodziny wołowatych i żyje w północno-wschodniej Afryce. Żywi się trawami i często pada ofiarą kusowników dla mięsa i skóry. Lion, czyli lew afrykański, należy do rodziny kotowatych i waży do 350 kg, a samice około 150. Jest mięsożerny i występuje w całej Afryce. Flamondy chili, czyli flaming chilijski. To jest ptak brodzący z rodziny flamingów. Żyje w Ameryce Południowej i żywi się algami i planktonem, który filtruje z wody. Jest w pewnym sensie symbolem zoo w La Palmyre. Jest go pełno wszędzie, ale uwaga, on nie pachnie zbyt miło. Nondu d'Amérique, czyli nondu szare. Jest to kuzyn strusza z rodziny nondu. Rozpiętość skrzydeł około 1,5 metra, a jest to ptak nielatający. Waży około 25 kg, żyje w Ameryce Południowej i jest wszystkożerny. Lou de Mackenzie, czyli wilk kanadyjski, jest podgatunkiem wilka szarego i występuje w północno-zachodniej Kanadzie. Jest największym podgatunkiem wilka szarego i waży do 60 kg. Występuje w Brytyjskiej Kolumbii w sposób naturalny, ale został też sztucznie wprowadzony do parku Yellowstone w USA. Surikat, czyli surikatka szara, w krajach anglojęzycznych znana pod nazwą merkat. Jest to ssak drapieżny występujący w Afryce Południowej. Waga trochę ponad 50 deko, przy czym samice są większe,
i dochodzą do prawie kilograma. Żyje w stadach około 30 sztuk. Bongo, a dokładnie bongo leśne, to największe spośród afrykańskich leśnych antylop. Samice ważą około 200 do 250 kilo, a samce dochodzą do 400 kilo. Występują w Afryce Środkowej i żywią się liściami, trawami, korą i tym podobnym. Oryx algazele, czyli oryx południowy, to kolejny gatunek afrykańskich antylop. Żyje w południowo-zachodniej części Afryki. Żywi się głównie trawą, ale też korzeniami, owocami i pąkami drzew i krzewów. Masa ciała do 200 kg, zaś rogi dorastają do długości nawet 1,5 metra. Petit panda, czyli pantka ruda z rodziny pantkowatych. Zamieszkuje Chiny południowe, północno-wschodnie, Indie, Nepal i także Himalaje. Żywi się liściami bambusa, ale także owocami, małymi gryzoniami i jajami. Terkopitek Dian de Rolloway to koczkodan mniejszy z rzędu naczelnych i występuje w południowo-wschodnim wybrzeżu Kości Słoniowej. Waży od 4 do 5 kg i żywi się głównie owocami oraz owadami. Cerkopitek de Braza, czyli koczkodan nadobny. Występuje w Kamerunie, Gwinei i Gabonie. Dobrze wspina się po drzewach. Żywi się liśćmi, owadami i jaszczurkami. Capucin à poitrine jeune. To kolejna małpa z rzędu naczelnych. W Polsce znana jako kapucynka. Występuje w atlantyckich lasach Ameryki Południowej. Jest wszystkożerna i waży od 3 do 4 kg. Ta małpka jest coraz częściej hodowana jako zwierzę domowe, chociaż tak naprawdę to nie są zwierzęta udomowione. Uistiti pigmei, czyli pigmejka karłowata. Występuje na obszarze górnego biegu Amazonki, Kolumbii, Brazylii. Jest najmniejszą małpką świata o długości ciała od 12 do 16 cm. Żywi się owocami, liśćmi i owadami. Tamarin lion à tête dorée, czyli marmozeta lwia. Zamieszkuje deszczowe lasy południowo-wschodniej Brazylii. Są to nizinne tereny ze znacznymi opadami deszczu położone blisko oceanu. Jest wszystkożerny, a więc jej kwiaty i owoce. Żywi się nawet jaszczurkami, ślimakami i owadami. Ciąża trwa od 16 do 17 tygodni. Mały karmi matka, ale opiekuje się nimi ojciec. Mandryl, czyli mandryl barwnolicy. Jest to ssak z rodziny koczkodanów i występuje w Afryce Środkowo-Zachodniej. To jest największy koczkodan. Samice ważą od 11 do 13 kg, a samce od 18 do 33. Mandryle żyją w dużych grupach, żywią się owocami, korzeniami, bulwami, jedzą też grzyby i owady. To są największe małpy, no poza małpami oczywiście człekokształtnymi. Zebra de Chapman, czyli zebra Chapmana. Jest z rodziny koniowatych i żyje w Zimbabwe, Botswanie i południowej Afryce. W dzień zebry lubią odpoczywać, a najbardziej aktywne są o zmierzchu. Ciąża u tych zwierząt trwa 12 miesięcy i rodzi się pojedyncze źrebie, które od razu potrafi chodzić.
W czasie suchych okresów trzymają się blisko wody, ale w czasie pory wilgotnej łączą się w duże grupy i wędrują, aby znajdować coraz to lepsze pastwiska. Rhinoceros noir, czyli nosorożec czarny, występuje w południowej i wschodniej Afryce. Są to zwierzęta roślinożerne i zjadają dziennie około 20 kg zieleniny, zaś masa ciała od 800 aż do 1400 kg. Ciąża trwa 15 miesięcy, a młode piją mleko matki przez 1,5 roku. Przedni róg może dorastać do 120 cm, a tylny do 50. Ibis rouge, czyli ibis szkarłatny, występuje na wschodzie i północy Ameryki Południowej. Rozpiętość skrzydeł do ponad metra, ale waga od 60 do 70 deko, czyli mniej niż domowe kury. Zamieszkuje mokradła i pola ryżowe. Boudet de Poitou, czyli osioł z Poitou. Jest to gatunek osła wyhodowany w historycznej prowincji francuskiej Poitou w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Jest to jeden z największych osłów świata. Wysokość w kłębie prawie 1,5 metra i waga do 450 kg. Jest i był używany do krzyżowania z mułami w celu wyhodowania mułów o specjalnych właściwościach. A to jest bizon d'Amérique, czyli bizon amerykański. Jest to największy ssak lądowy w Ameryce, ważący do tony i nawet więcej. Hipopotam amphibius, czyli hipopotam nilowy. Jest to ssak parzystokopytny, który jest wspaniale przystosowany do życia w wodzie. Długość ciała hipopotama jest od 3 nawet do 5 metrów, a wysokość w kłębie do 165 cm. Potrafią ważyć 1,5 tony i nawet więcej. Występuje wyłącznie w Afryce. Ciekawostką jest to, że hipopotam jest jedynym ssakiem parzystokopytnym, który jest przystosowany do życia w wodzie. W ciągu dnia jest bardzo mało aktywny. Wyleguje się w wodzie, może tam wytrzymać kilka minut, zaś w nocy wychodzi z wody i je trawę na pobliskich łąkach. Je także rośliny wodne i potrafi zjeść do 40 kg roślin dziennie. Ostatnie badania na bazie DNA wykazały jego pokrewieństwo z wielorybami i delfinami. Elephant d'Asie, czyli po polsku słoń indyjski. Słonie te żyją w grupach składających się z 8 do 10 samic z małymi. Zaś samice nie posiadają kłów. A więc tu w zoo La Palmyre mamy właśnie 3 samice. Samce na wolności żyją osobno. Waga ciała słonia indyjskiego dochodzi do 5 ton, podczas gdy dużo większy słoń afrykański może dojść nawet do 10 ton. Ciąża trwa około 27 miesięcy, a młody słoń noworodek ma około 100 kg. W warunkach hodowlanych słonie te żyją od 40 do 60 lat. Otruś, czyli po polsku struś. To jest największy ptak świata. Ten bezlotny struś, choć nie potrafi latać, to może biec z prędkością do 70 km na godzinę. A tu widzimy go na terenie parku Zoo w Palmirach, który pokazuje nam coś jakby płaskowyż afrykański ze zwierzętami typowymi dla tego płaskowyżu, czyli dla terenów na południe od Sahary. Masa ciała strusia to prawie 100 kg dla samic i do 150 kg dla samców. Strusie są roślinożercze, ale tak naprawdę potrafią też jeść inne rzeczy, aby tylko im przeszły przez gardło. Na przykład tu w zoo lubią popcorn, który można kupić od razu przy wejściu do zoo. Gnu bleu, czyli gnu pręgowate. To gnu z rodziny wołowatych zamieszkuje południową i wschodnią Afrykę. Jest roślinożerne. Masa ciała od 150 do 250 kg. Samice żyją w stadach z młodymi, zaś samce tworzą osobne stada. Gnu paruje się w czerwcu, a ciąża trwa około 8 miesięcy. A tu widzimy zebrę Chapmana. To jest ta sama zebra, którą widzieliśmy już wcześniej w innym miejscu tego zoo.
Na tym terenie, który teraz oglądamy, wszystkie te zwierzęta pasą się razem, bo tak samo jest również w południowej Afryce, gdzie te zwierzęta pasą się na tych samych łąkach, a więc i tu mogą razem przebywać. Impala lub impala we wszystkich językach to zwierzę nazywa się tak samo. Jest to następny okaz z rodziny wołowatych i podrodziny antylop. Charakterystycznym jest to, że samice impala nie mają rogów. Bardzo dobrze biegają. Impala potrafi skoczyć 8, nawet 9 metrów. Blesbok. Po polsku nazywany sasebi przylądkowy. Przylądkowy, ponieważ występuje w Afryce Południowej, a więc występuje również w rejonie przylądka Dobrej Nadziei. Sasebi jest najmniejszym zwierzęciem z podrodziny bawolców i może ważyć od 50 do 80 kg. Chevrnen, czyli zachodnioafrykańska koza karłowata, często w skrócie nazywana pigmy. Ta koza powstała jako krzyżówka kozy senegalskiej i kozy tybetańskiej i jest popularna w wielu krajach Afryki Zachodniej. Tu w tym miejscu zauważmy, że koza to jest najprawdopodobniej najstarszym udomowionym zwierzęciem na świecie, bo już istniała około 10 tysięcy lat temu jako zwierzę domowe. Dziś istnieje około 300 gatunków kóz i prawie każdy kraj na świecie ma swój gatunek kozy. W Polsce na przykład jest to koza domowa. Chevrnen lub koza pigmy jest mała i waży od 12 do 25 kg. Jest bardzo przyjazna i na pewno nie zrobi krzywdy dzieciom. I dlatego tu w zoo Palmir jest to największa atrakcja dla dzieci. Grand Kudu, czyli kudu wielkie. Jest to zwierzę z rodziny wołowatych i zamieszkuje Afrykę Południową i Afrykę Wschodnią. Samice żyją z małymi, podobnie jak u gnu pręgowatego, zaś samce są tutaj samotnikami. Choć czasami młode samce tworzą małe grupy. Są to dość duże zwierzęta, długość do 2,5 metra, 1,5 metra wysokości w kłębie, a masa od 150 do 350 kg. Rogi posiadają tylko samce i mogą być długie aż do 120 cm. Szympanzy, czyli szympans, to jeden z trzech ssaków człowiekopodobnych prezentowany tu na dużym połączonym terenie. Genetycznie człowiek i szympans posiadają ponad 98% identycznych genów, bardzo podobne chromosomy X i Y oraz 13 z 22 chromosomów są po prostu identyczne. Tylko dwie pary chromosomów, 9 i 15, są trochę głębiej zróżnicowane. Orangutan de Borneo to drugi ssak człowiekopodobny pokazywany na tym dużym terenie Palmira. Goril de Plains, czyli goryl nizinny, występuje w Republice Środkowoafrykańskiej, w Gwinei, Gabonie i w Kongo. Wysokość samców do 180 cm, zaś waga aż do 200 kg. Trochę większy jest tylko goryl górski. Ciekawostką jest tutaj to, że 30% DNA goryla jest bardziej bliskie temu DNA człowieka niż analogicznemu DNA szympansa. Boa constructeur, czyli boa dusiciel, występuje w Ameryce Południowej i Środkowej. Dorasta do 3 metrów, a nawet i do 4 metrów, z tym, że samice są zazwyczaj o pół metra dłuższe. Jest mięsożerny, ale je również ryby. Pyton molure, czyli pyton tygrysi. Żyje w Birmie, na południu Chin i w Laosie. Może dorastać do 8 metrów i 180 kg, a obwód jego ciała jest grubszy niż udo człowieka.
Żywi się ssakami, jak szczury, króliki, ale również atakuje młode antylopy. Uwaga! On jest niebezpieczny dla człowieka. Przeciętnie w niewoli żyje do 25 lat. Anakonda, zwana olbrzymią lub zieloną, żyje w Brazylii, Kolumbii i Wenezueli, na terenach podmokłych i pod wodą potrafi wytrzymać nawet do 20 minut. Dochodzi do 9 metrów i nawet 250 kg. Poluje na duże ssaki, jak na przykład na tapiry. Jest uznawana za największego węża świata. Iguana verde, czyli legwant zielony. Występuje w Ameryce Południowej, takiej jak anakonda, ale również na Florydzie i w Teksasie. Jest roślinożerna i dorasta do 1,5 metra. W nazwie legwant zielony ma kolor zielony, ale może występować też i w innych kolorach. Ciekawostką jest, że posiadam trzecie oko na górze głowy, które odbiera światło i ruch, co chroni legwana od drapieżników atakujących z góry. Tortue Jean d'Aldabra, czyli żółw olbrzymi. Zamieszkuje atol d'Aldabra, należący do Seszeli. Dochodzą do 250 kg wagi, ale samce są mniejsze, tylko do 150. Żyją ponad 100 lat, a rekord wynosi 175 lat. Roślinożerny, samica składa od 10 do 25 gumowatych jaj. Gibbon a favori roux, czyli gibbon żółtolicy. Są to małpy pozbawione ogonów, mają bardzo długie, sprawne kończyny, ważą około 7 kg i żyją przeciętnie 46 lat. Jest to gatunek zagrożony. Zamieszkują one Wietnam, Laos i Kambodżę. Żywią się figami oraz innymi owocami, które uzupełniają liśćmi i kwiatami. Ciąża trwa około 7 miesięcy. Tu widzimy samicę z małym. Ciekawostką jest to, że gibony żółtolice rodzą się żółte, a w miarę dojrzewania stają się czarne. Jednak samice, kiedy uzyskają dojrzałość płciową, z powrotem stają się żółte, a samce pozostają czarne. Krokodyl du Nil, czyli krokodyl nilowy. Występuje w całej Afryce i był zwierzęciem czczonym w starożytności. Dorasta do 5,5 metra i może ważyć do 1 tony. Żyje około 100 lat i może wytrzymać pod wodą do 45 minut. Uważa się, że 7 milionów lat temu te krokodyle przepłynęły Atlantyk i dały początek krokodylom amerykańskim. Ara chloropterus, czyli ara zielonoskrzydła. Należy do papug neotropikalnych i występuje w Kolumbii, Wenezueli, Gujanie i Brazylii. Masa ciała około 1,5 kg i łatwo uczy się mówić. Calao terrestre lub Big Hornbill po angielsku. No a po polsku nie znalazłem dobrej nazwy, ale to chyba będzie dziuboruk. Występuje w Afryce subsaharyjskiej i waży od 2 do 6 kg, przy czym samce są większe. Żywi się owadami, małymi gryzoniami i jaszczurkami. Panther du Sri Lanka, a po polsku lampart lankijski. Żyje na Ceylonie. Samica waży około 30 kg, a samce dochodzą do 70. Poluje na mniejsze zwierzęta kopytne, ale również poluje na młode bawoły. Czasami poluje również na małpy i na węże. Ten gatunek lamparta jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Przenosimy się teraz do Boliwii, która w godle kraju ma zwierzę o nazwie alpaka. Jest kuzynem wielbłąda i została udomowiona w Ameryce Południowej. Zwierzę to bardzo łatwo się asymiluje w różnych warunkach. Występuje więc również w innych krajach Ameryki Południowej, jak na przykład w Chile. Jest hodowana głównie na wełnę, która ma tą właściwość, że nie powoduje alergii, tak jak wełna owcza. Pau, czyli paw.
Jest to ptak spod rodziny bażantów i występuje w całej Afryce i Azji. Jest obecny od 6 tysięcy lat w wielu kulturach i wierzeniach. Tu widzimy samicę pawia indyjskiego. No, samice niestety nie posiadają takiego pięknego trenu na ogonie, ale tak jak samce posiadają koronę na głowie. A tu mieszka uszatka kalifornijska, zwana też często lwem morskim. Używana jest chętnie w cyrkach i na pokazach. Również tutaj, w Zoo Palmiry, dwa razy dziennie jest show z udziałem tych inteligentnych morskich ssaków. Flamand de Chili, czyli flaming chilijski. To ptak z rodziny flamingów, który zamieszkuje Amerykę Południową aż po ziemię ognistą. Waży od 2 do 3 kg, żywi się algami, planktonem, który filtruje z płytkich wód specjalnie przystosowanym do tego dziobem. Ten ptak, flaming chilijski, jest symbolem zoo w Palmirach. I przy wyjściu z zoo, tu będziemy widzieli taką wielką skałę z wodospadem, widzimy właśnie flamingi chilijskie, symbol tego zoo. I tutaj zakończymy naszą wycieczkę po zoo w Palmirach. Do widzenia.